Starcie Beniaminków, zakończone remisem. Trenerze na konferencji, przynajmniej ten Kierś mówi, że jest dwóch rannych, no nie ma zwycięzców. No tak, to był mecz, w którym powinniśmy zgarnąć 3 punkty, bo myślę, że pierwsza połowa była dobrze przez nas zagrana. 1-0 jeszcze w osłabieniu, później się to wyrównało. No ale w drugiej połowie gdzieś zagraliśmy bodajże najsłabszą połowę w tym sezonie, bo było dużo błędów indywidualnych, sami sobie robiliśmy pod górkę, czy to tam gdzieś z mojej strony, czy ze strony innych chłopaków, nawet w defensywie. No nie było takiej pewności i tym napędzaliśmy troszkę drużynę Górnika Łęczna. Także no to jest do poprawy, bo na pewno mogliśmy w tym meczu no tutaj zebrać 3 punkty, żeby zostały w niecieczy. Taki strzał, który nie obroniłeś, był do wyciągnięcia? Kurczę, no bardzo dobrze uderzył zawodnik Górnika Łęczna. Szczerze, no, w moim odczuciu poszedłem na nią na maksa. Nie zabrakło mi zbyt wiele, ale z Wiktorem Biedrzyckim jeszcze gadałem i mówi, że delikatnie gdzieś tam ją dotknął głową, także ją podbił. No może, kurczę, jakby nie to by się udało, no ale wiadomo, każdy z nas chce wkładać głowę na tą piłkę, nogę, no i za wszelką cenę tą piłkę zablokować. Niestety się nie udało. No i trzeba też oddać, że ten strzał naprawdę był bardzo dobry. Oprócz tego strzału i interwencji już wcale miałeś sporo pracy, dobrze wykonanej pracy, bo interwencji w większości miałeś udane. Tak, gdzieś na linii dzisiaj dobrze to wyglądało. No szkoda, że nie udało się na zero, ale gdzieś tam całokształt, no nie jestem do końca zadowolony, bo tymi nogami dzisiaj było dużo do poprawy. No także jest co robić, no i fajnie, że na linii okej. Okay. Szkoda, że nie wygrana, bo tutaj na zero z tyłu na pewno by to lepiej smakowało i to 1-0 u siebie. No ale trzeba wyciągać wnioski i po prostu wystrzegać się takich błędów, takiej gry.